była taka osoba, że jeśli już kogoś zaakceptowała, to miała tyle serca, bowiem w przenośni, na ile wyglądała. Naprawdę, była bardzo koleżeńska i serdeczna, ale dopuszczała do siebie tylko niektórych. Bliskość, którą mi okazywała, była rzadkością. Zawsze prosiła, żeby usiąść koło niej, porozmawiać, razem pośpiewać. Przed świętami do niej czasem dzwoniłem. Wspomnieniami noszę ją cały czas w sercu, powiedział aktor i piosenkarz Bohdan Łazuka. Utwór o tęsknocie za domem i za rodzinnym ciepłem. Mamo. Jeszcze noc.